Tu Polskie Radio. Słuchajcie audycji Lato z Radiem. Już po raz piąty Lato z Radiem zagrało w Uniejowie. W tym roku to właśnie tutaj rozpoczęło swoją trasę koncertową. Dlaczego Uniejów? Dlatego, że Uniejów jest bardzo dobrym miastem. Jest miastem po pierwsze przyjaznym, jest miastem, w którym się bardzo fajnie czujemy, ale ja o tym opowiadam zupełnie inaczej. Otóż ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce. Ja odwiedzam bardzo różne miasta w różnych miejscach kraju. I to są miejsca, gdzie naprawdę różnie to życie wygląda i nie wszędzie jest różowo, nie wszędzie jest rewelacyjnie. I oni mówią, no tak, bo nigdzie nic się nie udaje. I ja wtedy mówię, słuchajcie, jest takie miejsce na przykład w Polsce, które nazywa się Uniejów. Ja ten Uniejów znam od bardzo wielu lat. Ja wiem, co było tu 5 lat temu, wiem, co było tu 10 lat temu, ale wiem, co było tu 15, 20 lat temu. Przecież to, przepraszam teraz wszystkich mieszkańców Uniejowa, to była jeszcze nie tak dawno, zapyziała dziura, gdzie mało kto się zatrzymywał. Gdzie ledwo ludzie wiązali koniec z końcem. Wiem, że nadal wiele osób ma problemy, ale teraz na Uniejów w Polsce patrzcie z podziwem. Ktoś mądrze pomyślał, ktoś wpadł na pomysł, ktoś może miał jakichś znajomych, potrafi wyciągnąć pieniądze, napisać aplikację, wyciągnąć kasę unijną, marszałkowską, jedno, drugie, trzecie. Pierwsza terma, pierwszy basen, pierwszy budynek, potem druga, potem trzecia, potem czwarta. Poleciało. Dzisiaj ten Uniejów jest symbolem sukcesu. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku atrakcji nie brakowało. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie mogło zabraknąć także studia plenerowego, w którym Karolina Rożej i Roman Czajarek przygotowywali dla słuchaczy wyjątkowe atrakcje. Jaki jest kolor radiowej jedynki? Pomarańczowy. Dobrze. W jakim mieście znajduje się główna siedziba Polskiego Radia? Warszawa. W Warszawie. Bardzo dobrze. Okej, w porządku. Jak ja mam na imię? Roman. Dobrze, ja mam na imię Robek. Świetnie. A jak na imię ma moja koleżanka? A, Karolinka. Można stworzyć swoją własną, niezwykłą pamiątkę z tego miejsca. Siadamy, rozmawiamy, to wszystko jest nagrywane. Potem najczęściej Państwo płoną ze wstydu, jakie rzeczy wygadywali do mikrofonów, bo czasami trema zjada trochę. Są u nas spotkania z gwiazdami naszych koncertów, przychodzą na rozmowy, to wszystko się odbywa na żywo na antenie radiowej jedynki Lata z Radiem Ekstra, więc tutaj też autografy wszystkich gwiazd. Oczywiście mnóstwo konkursów, zawsze numerem jeden jest maskotka, niezależnie ile się ma lat, czy 5, czy 105, każdy chce mieć naszą maskotkę. Co jeszcze? Stąd przede wszystkim relacje do radiowej jedynki, tych jest bardzo dużo, na bieżąco opowiadamy słuchaczom, tym, którzy nie mogą być z nami na koncercie, co się dzieje i co tracą i zachęcamy, żeby przyjeżdżali na kolejne koncerty. Everybody needs somebody to love. Gwiazdy sceny muzycznej. To przede wszystkim dla nich tak liczna widownia zjawiła się tego dnia w Uniejowie. Jest ciepło, jest fajna atmosfera. Myślimy, że przyjdzie tutaj tabun ludzi. Liczymy na to. Gramy my, gra formacja Nieżywych Schabów, gra zespół Enej. Cieszymy się, że zaczynamy w ogóle trasę. Rozpoczynamy trasę, mamy tę przyjemność. Zawsze Uniejów był dla nas szczególnie szczęśliwy i wyjątkowy energetycznie. Tutaj nasze koncerty zawsze zostały przyjmowane z wielką energią. I tak myślę, że tak będzie też dzisiaj. Tylko zakochanym sobie życie daje znać. Zwykle cielą na połowę. Są też gości z twoim sercu. Obserwamy w stopie. Zatapiają świat. Tylko zakochanym sobie znowu pierwszy raz. Tylko zakochanym sobie życie daje znać. Zwykle cielą na połowę. Fajny koncert, bardzo dobrze, że do Uniejowa zawitali tacy artyści. Pogoda dopisuje, także bardzo pozytywnie.
takie wydarzenie to przede wszystkim świetna promocja dla miasta. Bardzo uważamy, że jest to dobra promocja. W ogóle Uniejów świetnie się promuje. No, mamy bliski dojazd i cieszymy się, że możemy być tu często, bo naprawdę potrafi się promować Uniejów. Czym więcej Żółw zespołów, to lepsza promocja dla miasta. Umawiamy się, że to sens. Raz Jankiem ścisłem zjawia się. A ci, czy wiesz, czy widzisz, że znowu piękny jest? Czy wiesz, czy widzisz, że znowu piękny jest? Tak piękny jest. Tak piękny jest. Koncerty ściągają zdecydowanie więcej turystów. Teraz mamy termy, także wie pani, mamy no okrągłe jakieś imprezy. Dzięki termom właśnie. Dziękuję. Może dzięki tym wspaniałym basenom, ciepłej, pięknej wodzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uniejów to jest świetne miasto teraz, jeżeli chodzi o rozrywkę. Pierwszy raz jestem w Uniejowie, nie wiem jak się rozwija, ale to co zastałam podoba mi się, a to jest świetna promocja. Dlatego nie chcę spać, choć mogę nic, a ja wiem, że ja mogę radę dać. Mieć siłę na kolejny dzień, bajek nie przydaj, bo wszystkie bajki dobrze znam. Ja bardzo boję się obudzić na przywanie, dlatego nie chcę spać, choć mogę nic, a ja wiem, że ja mogę radę dać. Zachwyceni Uniejowem są nie tylko mieszkańcy i turyści korzystający z basenów termalnych, ale także artyści, którzy tam koncertują. W Uniejowie nie jesteśmy po raz pierwszy, bodajże po raz trzeci, dobrze pamiętam. No, przepiękne miejsce, no, nie dość, że fajowe miejsce do koncertowania, jeżeli tak to mogę określić, bo i znakomite miejsce i plac, tak jakby ta aura tutaj basenowo-termalna też nas bardzo przekonuje. Mieliśmy dzisiaj sporo czasu, większość z nas skorzystała z wypoczynku. Jest to miasto, które bardzo prężnie się rozwija. To widać, słychać o Uniejowie bardzo, bardzo słychać głośno, szczególnie w Olsztynie, a to trochę jest kilometrów, tak więc od Uniejowa naprawdę wiele miast może się uczyć, jak to miasto bujność. Naprawdę gratulacje. Miłych, serdecznych ludzi z uśmiechniętymi twarzami i dobrą pogodę i sprzyjający klimat. I energetyczną publiczność. To przede wszystkim będę o tym myślał, jak będę myślał u niej. Na pewno tu wrócę, bo to jest miejsce, w którym spędziłem ci za mało czasu. A macie piękne sytuacje. Mieszkamy w hotelu zamkowym, zamek. I to są też wnętrza bardzo inspirujące. I powiem szczerze, że na pewno wrócę do Uniejowa. A gdybym miał się zjeść, to co byś powiedział? A ugryźć, gdybym chciał? Podczas trasy koncertowej najważniejsze jest oczywiście Polskie Radio. Polskie Radio to chyba bodajże było pierwsze radio, które wyciągnęło do nas rękę. Było patronatem naszej drugiej płyty, dlatego jesteśmy z nimi gdzieś tam sentymentalnie związani i bardzo chętnie razem wchodzimy w jakieś takie rzeczy, na przykład jak koncert dzisiejszy. Tak. Dlatego jesteśmy przyjaciółmi i miejmy nadzieję, że będziemy jeszcze dalej współpracować. Pierwsza impreza Lata z Radiem zdecydowanie okazała się sukcesem. Przez następne 2 miesiące będzie można bawić się na kolejnych koncertach i wspólnie cieszyć się latem. Lato, lato wszędzie zwariowało, szalało moje serce.